I nadszedł ten dzień. Doczekaliście się końca nauki w tej szkole, którą kiedyś, 4 lata temu, wybraliście. Jak wyglądały te 4 lata z perspektywy przewodniczącej samorządu? Z mojej perspektywy ostatnie 4 lata były naprawdę bardzo, bardzo owocnym czasem. Niestety przez kilkanaście miesięcy byliśmy całkowicie wyłączeni z pracy przez edukację zdalną, ale kiedy tylko byliśmy stacjonarnie w szkole, to myślę, że samorząd szkolny i wszyscy uczniowie, którzy nam też pomagali, podchodzili do sprawy bardzo poważnie. I mam nadzieję, że wszyscy będą bardzo pozytywnie wspominać ten czas, ponieważ dla mnie osobiście był to czas wielu radości i wielu uśmiechów. Jak nastrój przed tegorocznymi maturami? Nastrój dobrze, jesteśmy wszyscy bardzo dobrze przygotowani. Maturę zdamy, teraz pytanie, czy na 100, czy na 90%. Polecamy bardzo szkołę i lecimy do przodu. Czy polecasz tą szkołę? Tak, z całą pewnością tak. Jeżeli miałabym wybierać drugi raz, nie wybrałabym inaczej i mówię to naprawdę szczerze. To samo dotyczy się profilu, na którym byłam, czyli biochemu. Jeżeli kogoś naprawdę pasjonuje biologia i chemia, to z całego serduszka polecam. Dzięki za wywiad. Dzięki.